Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. Wypowiedzi w Biblii. Czy biblijne wypowiedzi są rzeczywiście prawdziwe i wiarygodne? Może przyszło Ci kiedyś na myśl to pytanie i wątpisz w wiarygodność Biblii. Biblia nie jest książką o treści naukowej, lecz przede wszystkim Bożym objawieniem. Dlatego też jej celem nie jest wyjaśnić nam zjawiska fizyczne, astronomiczne czy geologiczne, ale przedstawić Boży plan dla nas ludzi. Czytamy w niej na przykład o Bożym istnieniu, którego dowody możemy oglądać w stworzeniu, bo sama niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. O stworzeniu świata. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Tak mówi nam Słowo Boże z Hebrajczyków 11:3. O tym, że Syn Boży stał się człowiekiem. Jezus Chrystus, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Jak mówi nam list do Filipian, 2 rozdział, 6 i 7 werset. O Jego zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie, jak uczy nas pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 20 werset. I także Biblia mówi o Jego wniebowstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa. A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba. Jak mówi nam Łukasza 24:51. Trzeba przyznać, że Biblia nie zawsze zaspokaja naszą ciekawość. Istotne natomiast jest to, że przekazuje nam wszystko, co jest wystarczające i konieczne, abyśmy mogli być zbawieni, uratowani od należnej nam kary piekła wiecznego. Wiara w Boga także dzisiaj jest jedyną drogą do zbawienia. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset.